Także tak, tańczy góra. To będzie ostatnia piosenka i gdzie jest kolega Miłosz? Kolega Miłosz ma na jakieś łopacie zagrać. Miłosz! Kolega Miłosz, proszony do na scenę. To jest skomplikowane. Bardzo prosta piosenka, zobaczycie. Trzy akordy w kółko. Piosenka się nazywa Śpiewaj Panu. Uwaga, gram na czas. Mamy przerwę organizacyjną. Słuchajcie, generalnie spodziewałem się, że to będą 12 pięknych burzynek, ale... Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jak czasem jest. Czasem jest tak, że nie macie żadnego planu. Czasem jest tak, że nie macie żadnego drogowskazu. Waszego najlepszego kumpla wysłali do Afganistanu. Waszą dziewczynę do Tadżykistanu. Wtedy jest tylko jedna mała rzecz, którą możecie zrobić. Nie się skręcić, nie masz żadnego planu, śpiewaj Panu, śpiewaj Panu. Jesteś małpą, co? Nie masz bananów, śpiewaj Panu. Chleb jest bardzo dobry, chleb jest robiony własnoręcznie przez kogoś. Weź sobie to zapłaciła. Dobrze, ale wiesz co, ja nie wiem, co kurwa wątka. A tam na mnie jest kurwa, nie, ale przejmuj się, no wiesz, jak on... Nie ma styropianu, śpiewaj Panu, śpiewaj Panu. Nie można znaleźć tutaj rozwiązanie najprostszego wodomianu, śpiewaj Panu, śpiewaj Panu. Ludzie to durnie, tylko stado baranu, śpiewaj Panu. Dokąd skręcić? Nie ma żadnego planu, śpiewaj Panu! Śpiewaj Panu, uwaga Bostek! Śpiewaj Panu! Chyba wiesz, kiedy nie ma żadnego planu, kiedy kumple ci olali, kiedy wysłali cię z Afganistanu, śpiewaj Panu! Chyba wiesz, kiedy nie ma żadnego planu, śpiewaj Panu, śpiewaj Panu, śpiewaj Panu.
życiowe. Nie możesz wyrzucić fortepianu. Śpiewaj Panu. Intencje albo myśli nie możecie podzielić. Słuchajcie, fajnie, że tu wszyscy jesteście. Dziękujemy, że jesteście. O, widziałem, że sobie potańczyłaś nawet. Tak, wygląda, że to i tak dalej, tak dalej. A jednak słuchasz. Śpiewaj Panu! Zapraszamy. Brawa, brawa jeszcze raz dla Marcina. Marcin, byłeś świetny w tym roku. Naprawdę. Odkąd cię poznałem, jestem twoim wielkim fanem.
Kiedyś myślałem, że jesteś tylko stand-uperem. Ale dzisiaj dostrzegłem tę złotą proporcję. Było to bardzo muzyczne. Zapraszamy Remka Szumana, którego wszyscy lubimy i kochamy. Remek nie widzi problemów i to jest pozytywne u niego bardzo. Ja się dobrze czuję w jego towarzystwie. Mam nadzieję, że wy też się będziecie czuli dobrze z tym, co Remek wam zaprezentuje na gitarze. Chłopiec porządny, ma żonkę przy sobie, czwórkę dzieci. Skończył we Wrocławiu studia muzyczne, ale jest z Poznania. Mimo to gościmy ciebie tutaj z radością. Opowiem o Remku jeszcze. Słuchajcie, Remek nagrał parę płyt, nawet nagrał z Markiem Piekarczykiem, znanym z programu.